Cześć, witajcie. Dzisiaj jest dzień trzeci naszej wycieczki. Niedawno wstałam i jestem jeszcze taka, wiecie, półśpiąca, zaraz się dobudzę. W tej chwili jesteśmy w miejscu, gdzie są kamienie, które spadają z gór i chciałam wam pokazać jedno fajne miejsce, w którym się po prostu urwała droga. W tej chwili już się urwała droga. Także tu widać na tej drodze bardzo dobrze, jak ważne jest konserwowanie dróg. Ja sobie nie zdawałam z tego sprawy wcześniej, ale jak widzicie, droga się zerwała, spadła. Po prostu jej nie ma. Także przez tyle lat oni nieźle tu musieli dbać o to wszystko, że jednak ta droga utrzymywała się. I chcieliśmy iść tam dalej, dalej. Nie wiem, czy pójdziemy. Ponieważ w tamtym kierunku są takie tunele mniejsze, sporo mniejsze tunele, z których w tej chwili ten cały, te wszystkie kamienie pospadały i zasypały te tunele. No i tak właśnie sobie jesteśmy dalej na tej starej drodze. Maszerujemy, oglądamy, zobaczcie jak wyglądają drogi, które nie są konserwowane. To jednak widać na co idą pieniądze z podatku drogowego, na to żeby konserwować drogi. Zobaczcie jaki tu jest widok, tu jest po prostu niesamowity widok na fiord. Właśnie ten naprzeciwko to jest park narodowy. Tam nikt nie mieszka. I tam można dopłynąć jedynie statkiem, który płynie raz na 2 lub 3 dni. I miejsce tam to nazywa się Horn... Jak się nazywa to miejsce? A no, Hornstrandir właśnie. Nazywa się Hornstrandir i jeżeli ktoś ma ochotę, może się tam wybrać, zwiedzać, ale będzie skazany tylko na siebie i bez samochodu. No i oczywiście na to, że będzie musiał czekać, aż łódź go odbierze z powrotem. Jedziemy dalej w kierunku Flattery. Flattery, ponieważ chcę pojechać tam, gdzie mieszkałam dość długo. I chcę wam właśnie pokazać. Już nagrywałam na Flatterach wcześniej, parę lat temu jak byłam, ale teraz chcę nagrać dla was w tym roku. Jeszcze tutaj jak jedziemy, zatrzymaliśmy się, żeby właśnie wam pokazać jak to wszystko wygląda. Tutaj jest odśnieżone, chciałam powiedzieć, odkamieniowane. Jednak tutaj czyszczą ten przejazd. Ale widzicie, te kamienie po prostu spadają prosto z góry, spadają, spadają i tak od bardzo dawna. Także ta droga w ogóle tu nie powinna być. Była, bo nie było innej. No, a my podążamy już dalej w końcu i oglądajcie. A jednak jeszcze coś wam pokażę. Tutaj są takie siatki właśnie zbudowane z kamieni i w ten sposób na Islandii bardzo często budują właśnie takie osłony, widzicie, na drogę, żeby kamienie nie spadały. Było tego bardzo dużo, no ale tu już nie będzie potrzebne, tam już są takie całkowicie zdewastowane. My jedziemy już dalej, przed nami jest Hnífsdal i ten blok z czerwonym dachem to jest blok, do którego po prostu przygoda z Islandią Venus się zaczęła w tym bloku. To było nasze pierwsze mieszkanie tam. Jesteśmy w Hnífsdalu i zobaczcie, tutaj w tym miejscu kiedyś było osiedle, dzielnica Hnífsdalu, można by to nazwać, chociaż Hnífsdal jest tak malutki, że sam jest jak dzielnica. Ale tu mamy górę, która jest górą, że lawiny potrafią zejść i teraz nie widać, bo tutaj zostały domy, w których ludzie dzisiaj mieszkają jeszcze, ponieważ tu nie było zagrożenia lawinowego. Tam dalej był taki hotel, ktoś wybudował sobie hotel i musiał go po prostu zamknąć, gdyż wprowadzono zakaz mieszkania na tamtym terenie. I tutaj było kiedyś boisko, tam stały domki, które powywożono, posprzedawano, powywożono. I tu w ogóle stał blok, tu stał cały blok mieszkalny. Dziś nic nie ma, jest wszystko zlikwidowane właśnie ze względu na to miejsce lawinowe.
I powiem wam, że już to nieraz też mówiłam, że Islandia ma swój zapach, że każde miejsce inaczej pachnie, że wszystko ma zapach. I teraz stojąc tu w pni w zdalu, też czuję ten zapach, który czułam, jak tutaj na początku przyjechałam. Pierwsza wiosna i to jest takie ciekawe, to jest bardzo ciekawe. I myśmy mieszkali w bloku, o też go w tej chwili tutaj stąd nie widać, tam dalej. U góry jest malutka fabryka rybna, która wówczas funkcjonowała, później ją zamknęli. Nie wiem, co później z tą fabryką się działo. Cały czas słychać jakieś kruki, jakieś różne rzeczy. Też mieszkałam w jednym tutaj z domów, taki z zielonym. Tak, taki zielony, to jest 1, 2, 3, 4, 5, 6. Też mieszkałam kiedyś sobie tam, w hotelu robotniczym, czyli hotelu z fabryki rybnej, ponieważ fabryka rybna w czasie prosperity pracowników wynajmowała domki, po prostu były to hotele pracownicze, także nie było źle, kiedyś były zupełnie inne warunki. My jedziemy dalej, zaraz zobaczymy gdzie. Fire.
jestem na terenie fabryki we Flattery i słuchajcie, zrobiło się tak, że coś pozmieniali, nie mogę wejść do fabryki, więc się zastanawiam, jak się wchodzi, pytam się jakichś robotników, oni nic nie wiedzą, dla mnie to jest po prostu zaskakujące w tej chwili, że nie wiadomo, co tu się gra. Wszystko jakby w innym miejscu, muszę to wszystko obejść, żeby spróbować tam wejść do środka. Ciekawe, ciekawe. Kiedyś się wchodziło tymi drzwiami, dziś one są zamknięte, zarośnięte trawą. Tutaj się wchodziło do fabryki, woziło rybę. Nie wiem, czy to działa. To nie wygląda, że to wszystko działa. To wygląda, że to jest pozamykane. Nie rozumiem nic, o co chodzi. Czy fabryka jeszcze istnieje? Nie, no nie ma nic. Zobaczcie. Polikwidowali fabrykę, dlatego nic nie ma. Okej. To wam nie pokażę nic. To się zdziwiłam. Fabrykę zlikwidowano. Fabrykę zlikwidowano. Ten czerwony dom należał do fabryki. Kiedyś był biały, na niego mówiło się biały dom. Też miałam okazję w nim mieszkać. Jest to bardzo ciekawe, że nie ma nic tutaj. No to zatem zobaczymy, co jest tutaj. Kiedyś tutaj robili haczyki. Widzicie kambur, Flattery. To właśnie tu pracowałam kiedyś. Słuchajcie, weszłam do marketu, market, czyli po prostu miejsce, gdzie ryba trafia ze statku, ewentualnie jest przerabiana i sprzedawana dalej. Okazało się, że wszystko jest pozamykane. Jest dla mnie to ogromnym szokiem, po prostu, że w tej chwili nie ma, ludzie nie mają pracy. Ja jestem pod naprawdę głębokim szokiem. Zobaczcie, jak wygląda ryba. Tutaj mamy dorsza, mamy też stębidura i tu są fajne dorsze. Zaraz wam coś pokażę ciekawego. Chcę wam pokazać właśnie, jak wygląda stępidur, który jest bardzo specyficzną rybą. Jest ciężka. Zobaczcie, wygląda ona tak. Ma straszne, potworne zęby. Obrzydliwe zęby. Jest ciężka. I teraz, gdy was ta ryba złapie tymi wielkimi kleszczami, co ludzie robią? Biją rybę, żeby puściła. Nie wolno. Trzeba podciągnąć rękę tak, trzymać, aż ryba puści. Tutaj mamy dorsza. Zobaczcie, jaki ogromny tu jest dorsz. Nie chcę się wybrudzić, bo będę później śmierdzieć rybą, ale chcę wam pokazać. To jest ogromny dorsz. Moja ręka jest o tu. Kiedyś były takie właśnie dorsze. Dziś przeważnie spotykamy dorsze tej wielkości. Nie są one duże, są raczej małe. Dlaczego? Dlatego, że po prostu wszystko już jest przetrzebione, wyłowione i nie ma. Co jest śmieszne, to zabawą na fabryce było to, żeby na przykład takie oczko ładne, rybne sobie wyjąć i rzucić kogoś tym oczkiem. Także pokazałam wam rybę. Tu mamy właśnie też dorsze. Pięknie wyglądają. Co oni tu robią, nie wiem. Dowiedziałam się od bardzo fajnej dziewczyny, która tu mieszka 7 lat na Flatterach, że czasami czyszczą z flaków, jak jest zamówienie, a czasami po prostu tylko przeliczą, sprzedają dalej. Widzicie, tak to wygląda dziś. Także niestety nie pokazałam wam fabryki, jak się przerabia filety. Niestety nie da rady. Jedziemy dalej. Zobaczcie, tutaj jeszcze na koniec tak wygląda solona ryba, którą ja właśnie przerabiałam. Może nie w takiej postaci, ponieważ my mieliśmy tak na pół przedzieloną, ale tak wysyłana ryba jest do Portugalii i tu myśmy zdzierali na przykład to czarne i patrzyli tylko, czy są jakieś robaczki ciekawe i tu się wszystko właśnie wyciąga, te wszystkie ości, które mogą właśnie przeszkadzać, jak żeby po prostu klient już tego nie miał. No także widzicie, tak to wygląda. Solona ryba. Niesamowite. Po prostu spotkałam tak przemiłą dziewczynę, że wytłumaczyła mi się. Okazało, jest to jej własny biznes. I po lawinie, która zeszła w styczniu, oni stracili statek, odzyskali część pieniędzy z ubezpieczenia za statek. Się okazało, że nie kupili już tak dużego statku, jaki mieli wcześniej i w tej chwili nie mają tego biznesu, jak się kręcił wcześniej. Wyobraźcie sobie, że jeżeli mieli 11 ton dziennie ryby, dzisiaj mają 700 kilo ryby, taki mały statek po prostu kupili, bo nie starczyło chyba pieniędzy. Masakra, ja jestem pod wrażeniem, że tylko oni w tej chwili mają ten biznes tutaj. Niesamowite, co tu się wydarzyło, po prostu ludzie nie mają pracy, to są sypialnie w tej chwili, ja nie rozumiem tego.
Jestem w pięknym ogrodzie na flaterach u znajomej Polki, z którą razem pracowałyśmy. Pani jest znana na Facebooku ze swojego ogrodu. Jak widzicie, jest to niesamowite miejsce i roślin, a roślin jest tutaj po prostu w bród. Cała masa, przepiękne. O, i nawet pokrzywa właśnie. Bardzo dobrze mieć pokrzywę w ogrodzie swoim. Tutaj mamy szklarnię. Można wejść do środka. I co mamy w szklarni? W szklarni mamy różne ciekawe rzeczy. Są i ogóreczki, widzę. I pietruszki, i koperki, o, i botwinka. Ostatnio właśnie widziałam botwinkę na Facebooku, było zdjęcie. Marchewkę widzę, no wspaniałe, po prostu wspaniałe. I fasola jest. No wspaniałe po prostu miejsce, jak widzicie, w Islandii da się to wszystko tutaj zrobić. Tylko trzeba po prostu odpowiednio to zrobić. No po prostu jestem pod wrażeniem tego miejsca. Ogród jest po prostu cudowny. Najchętniej bym tutaj została, ale widzicie, to tak się nie da po prostu zostać u kogoś. No ale miejsce jest po prostu bomba. O, i to jest właśnie taka roślina lecznicza nawet. Ona nie tylko ozdobna jest, ona też jest i lecznicza. Nie, no bomba jest, super. Pięknie. Nawet tutaj jest wiatrak. Tutaj nawet jest wiatrak, który zbudowany chyba tak przez ciebie jest. Ja. Sam zbudowałeś. Ja, 2 lata temu. Mega. No po prostu przepięknie. Polski dom na flaterach. I widzicie, od razu widać, że tu jest życie, że tu się coś dzieje, że po prostu jest. Tak, coś się dzieje i nawet można spokojnie się relaksować po pracy, tylko niestety nie ma tej pracy na tę chwilę. No. Droździk. Ale malutki, no. Faktycznie. Było ładnie tak na początku czerwca, bo dużo żonchili kwitło. Aha. Krokusy, przybyśniegi. Ale teraz to jeszcze kwitło, a do jesienne dopiero zaczynają kwitnąć. Aha. A to będą jesienne, no. Ja. Maki dopiero zaczynają kwitnąć. Tak, maki, no. Ja. A łubin dopiero zaczyna, no bo tak, no. To nie jest dziki, to ogrodowy. A, to ogrodowy. Ja, to taki różnokolorowy jest. Biały, czerwony, niebieski. On ma różne kolory, ale on dopiero dostaje do tych szyszek do kwitnięcia. Nie? No. To maki dopiero będą kwity. Piękne maki. Wszystkie zakwitną, no to będzie ładny bukiet. Nie? Śliczne. Oto jest wał przeciwlawinowy, który wybudowano zaraz po lawinie w 1995 roku. W zeszłym roku, znaczy przepraszam, w tym roku, w styczniu zeszła lawina tutaj, wpadając do portu i zatapiając statki. A tutaj jest tablica pamięci poświęcona osobom, które po prostu zostały zasypane przez lawinę 26 października 1995 roku. I tak jak mówiłam wam kiedyś, dawno temu, ja tu mieszkając, też były lawiny, schodziły właśnie na tej drodze tutaj, jak się jedzie do miasta, do Isafjordu. Także jest to takie miejsce, niby nie miało nic być, ale widzicie, w styczniu jednak zeszła lawina, zatapiając statki, pozbawiając ludzi też miejsca pracy, może nieco połowów. Także koszmar. No i jeszcze tutaj mamy właśnie kościół, o. Kultowy kościół, który w czasie, kiedy zeszła właśnie lawina w 95 roku, przestawił troszeczkę kościół i lawina aż tutaj dotąd doszła. Tam były kiedyś domy, tutaj już nigdy ich nie odbudowano. Także tutaj jak się patrzy na Google Maps, możecie zobaczyć, że były kiedyś domy. Są dzisiaj ulice, które po prostu nie mają zabudowań. Miasto wymarłe, bym powiedziała smutne już w tej chwili, nie ma tu życia. I dziewczyna, która wcześniej ją spotkałam, tam właśnie, gdzie pokazywałam wam dorsza,
była zdziwiona, że tyle ludzi pracowało w tej fabryce, że to było tak dawno temu, postawiono tutaj domki, widzicie, wszystko jest nastawione na turystykę. Niestety turystyka na Islandii po prostu masakra. Dla mnie to jest też porażające, ile tego wszystkiego tu jest. No my jedziemy już do domu. Ja się z wami żegnam. Subskrybujcie mój kanał, dawajcie lajka. Mam nadzieję, wam się podobała nasza wycieczka. To na tyle. Pozdrawiam was. Trzymajcie się. Cześć!
Prawdziwy? Prawdziwy! Ale ziewa. Się wystraszył.